Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Raport z frontu Marek Kozubel po drugiej stronie. Kłaniam się. Witam serdecznie Mateuszu. Pozdrawiam Ciebie oraz wszystkich widzów i słuchaczy Podróży bez paszportu. Jakie spojrzenie na sytuację na froncie? No, zaczniemy od Avdiivki. Najcięższa jest sytuacja obrońców na północ od miasta. Na odcinku pod wsią Stepowe Tutaj Rosjanie dochodzą do, do wschodnich obrzeży wioski, aczkolwiek nie są w stanie jeszcze ich zająć i utrzymać tam pozycji. No, po prostu nawet jeżeli wejdą, to Ukraińcy zmuszą ich do odwrotu lub po prostu obrzucą pociskami artyleryjskimi. Dlatego w zasadzie ta część. Wschodni kraniec stepowego jest Ziemią niczyją. Jeżeli chodzi z kolei o odcinek pod zakładami koksochemicznymi, to tutaj Rosjanie na razie nie są w stanie osiągnąć jakichś większych postępów terenowych. Co prawda, wykorzystują jako Punkt do prowadzenia ostrzału, a także jako punkt obserwacyjny tą słynną hałdę, czyli Terricon, ale na razie jeszcze nie skutkuje to tym, że są w stanie wejść na teren tego tak zwanego mini azowstalu jak czasem właśnie zakłady koksochemiczne są określane. Jeżeli też chodzi o sytuację na północ od yy, Avdiivki, to tutaj trzeba podkreślić jeszcze jedną rzecz. Tutaj Rosjanie działają w taki sposób, że atakują nie wyłącznie na stepowe czy zakłady koksochemiczne, ale na dobrą sprawę próbują sprawdzać ukraińską obronę na bardzo wielu różnych odcinkach. Atakują na przykład w kierunku nowokołenowego i keramika, a czasem w kierunku oczeretnego albo próbują w jakiś sposób tutaj obejść stepowe od północy i południa czasem wygląda to bardziej jak próba oskrzydlania flankowania samej wsi a innym razem jako próba obejścia i tym samym ominięcia ukraińskich pozycji w tej wiosce i wyjścia na przykład w kierunku na Berdici no, na razie w większości te ataki się nie udają, ale czasem dzięki temu podszczypywaniu Rosjanom udaje się przesunąć o te kilkadziesiąt do nawet kilkuset metrów na tym kierunku, gdzie akurat udaje im się trochę Ukraińców zaskoczyć. Jeżeli z kolei chodzi o. Odcinek na południowy zachód od Tawdiwki, to Rosjanie nadal próbują atakować w kierunku Siewiernego i tonyńkiego, a także na Pierwomajskie I tutaj Ukraińcom wiedzie się zdecydowanie lepiej. Tutaj te rosyjskie ataki kończą się zdecydowanie niepowodzeniami. Jeżeli chodzi o inne odcinki, to dość ciekawie wygląda sytuacja pod Bakhmutem. Tutaj Ukraińcy na chwilę obecną zawiesili działania zaczepne i z uwagi na to, że Rosjanie jakiś czas temu, o czym już kiedyś mówiłem podczas rozmowy z tobą, po prostu wzmocnili ten odcinek odwodami, nowymi rezerwami i dzięki temu uzyskali możliwość przejścia, do działań zaczepnych. Oczywiście Rosjanie mogliby inaczej wykorzystać te siły, które uzyskali, czyli na przykład do tego, aby wzmocnić swoją obronę. No ale po uzupełnieniach zdecydowali, że będą się starali wyprzeć Ukraińców spod Bakhmutu. I jeżeli chodzi o działania na tym odcinku, to zdecydowanie najlepiej Rosjanom wiedzie się też na północ od tego miasta. Czyli mamy do czynienia z sytuacją troszeczkę podobną do tej pod Avdiivką. Otóż Rosjanie w ciągu ostatnich kilku dób od poniedziałku osiągnęli dość spore sukcesy taktyczne na południe od zbiornika Berchiwskiego. Ten zbiornik znajduje się właśnie tutaj. Wypchnęli Ukraińców na południowy zachód, bliżej Bogdaniwki i Chromowego. W zasadzie tutaj ten teren... Został przez Rosjan zdobyty, i dzisiaj mieli znowu troszeczkę się przesunąć tą drogą prowadzącą właśnie taką polną w kierunku Bogdaniwki. Jeżeli z kolei chodzi o odcinek na południu od Bachmutu, to tutaj Rosjanie najbardziej intensywnie starają się atakować w kierunku Kiszczyniwki. Starają się przede wszystkim wyrzucić Ukraińców na południowy zachód od Toru kolejowego. I na razie nie do końca im się to udaje. Co prawda zmusili Ukraińców do tego, aby troszeczkę się wycofali. Tutaj został mniej więcej stracony ten teren przy zakręcie toru kolejowego, ale do samej kliszczywki, do samej linii toru na razie Rosjanie nie są w stanie dojść. Ataki na Andriwkę są trochę słabsze i tutaj zmian na linii frontu nie ma. Z kolei pod Kurdiumiwką trwają właściwie teraz już walki pozycyjne. Prawdopodobnie tak samo wygląda sytuacja pod Ozarianiwką. Tutaj prawdopodobnie Ukraińcy będą czekać na to, aż oddziały rosyjskie się wykrwawią, a inne odcinki, takie jak na przykład ten pod Donieckiem i Jawdivką, staną się dla Rosjan priorytetem i tam będą właśnie wysyłane kolejne rezerwy. Wtedy prawdopodobnie Ukraińcy będą mogli przejść do działań zaczepnych, gdy właśnie kolejne ataki doprowadzą do znacznego osłabienia oddziałów rosyjskich. To znaczy, gdy po prostu Rosjanie się wypalą, można powiedzieć na tym, Odcinku. Jeżeli chodzi o odcinek Słobożański, to tutaj zbyt wielkich zmian nie odnotowujemy, aczkolwiek starcia są niekiedy dość intensywne, choć może nie tak jak pod Awdiwką, dlatego ten odcinek pominiemy. Jeżeli chodzi o odcinek Zaporowsko-Wuchłedarski, to tutaj przede wszystkim Rosjanie atakują w jego wschodniej części, czyli w kierunku Wuchłedaru. A także staromajorskiego, i te ataki kończą się w ostatnich dniach niepowodzeniem. Z kolei Ukraińcy są bardziej aktywni w części zachodniej, czyli na południe od Orychowa. Tutaj przede wszystkim można odnotować sukcesy ukraińskie pod robotynę, a konkretnie na zachód od tej wioski, a także na północny wschód od werbowego i też być może nawet na zachodnich obrzeżach dawnego terenu zabudowanego tej wioski. A mówię dawnego, ponieważ ze wsi zostały jedynie ruiny. Ukraińcy też mieli znowu zacząć walki o nowoprokopiwkę, z której jakiś czas temu musieli się wycofać. A tutaj widzimy, że po wykrwawieniu się oddziałów rosyjskich w nieudanych próbach likwidacji tego wybrzuszenia. No, Rosjanie osłabili na tyle, że sami przeszli do obrony, to wykorzystali Ukraińcy i sami zaczynają znowu atakować Nową Prokopiwkę, a także teren na wschód od tej wioski. No i w końcu warto też wspomnieć o odcinku hersońskim, na którym no, przez wiele miesięcy, tak na dobrą sprawę, działo się bardzo niewiele tutaj. Nadal trwają walki o kręgi. Rosjanie podjęli 13 listopada, przepraszam, nieudaną próbę likwidacji tego przyczółka. Atakowali przez las na ukraińskie pozycje w tej wiosce, i te ataki zakończyły się niepowodzeniem. Ukraińcy nadal utrzymują pozycje w tej wiosce. Możemy powiedzieć, że tutaj ta część, która jest zaznaczona na mapie portalu Deep State kolorem szarym, czyli no jako strefa niczyja kontestowana, na dobrą sprawę powinien być oznaczony jako teren kontrolowany przez oddziały ukraińskie. Być może nawet on obejmuje również część tego terenu oznaczonego jako okupowany przez Rosjan. I tutaj w każdym razie sytuacja rosyjska jest dość ciekawa, co nawet przyznaje jeden z rosyjskich propagandystów, Wargonzo, czyli Semyon Piegow. Jeżeli chodzi o sytuację pod Kozaczymi i to tutaj ta wieś ma być rzekomo bliska oskrzydlenia, ponieważ Ukraińcy rozszerzają przyczółek ze strony krynek, nie tylko na południe i wschód, ale również na zachód, w kierunku kozaczych łagieri no i tak samo rozszerzany jest ten przyczółek, który Ukraińcy tworzą w rejonie Pojmy, Piszczaniwki i Pit stepnego. Tutaj Ukraińcy również starają się przesunąć na wschód, aby właśnie Kozaczy i Lahieri osaczyć. Ponoć też nawet droga łącząca Ołeszki z Nową Kachowką, która właśnie przebiega tutaj, to jest szosa M14. Znajduje się ona też pod ukraińskim ostrzałem, co ciekawe. Nieznane na razie są wyniki działań ukraińskich w rejonie biło -Grudowego. No tutaj ostatnio mówiłem o tym, że Ukraińcom udało się tutaj tą wieś zająć oraz, że Ukraińcy poszerzają tutaj swoją kontrolę w tej części delty Dniepru. Warto też wspomnieć o tym, że Ukraińcy nie rezygnują z licznych ostrzałów prowadzonych na tym odcinku. Wczoraj ukraińskiej artylerii udało się ostrzelać miejsce koncentracji rosyjskiej piechoty we wsi Bryliwka. Także, jak widzimy, są tutaj prowadzone przez Ukraińców działania nie tylko frontowe, ale również starają się oni oddziaływać na Zaplecze przeciwnika. Mapy troszeczkę teraz przeniesiemy na północny wschód, czyli na tereny rosyjskie. Otóż chciałem tutaj wrócić do tematu miasta Tambow. Tutaj obawiam się, że znowu mogą być problemy z wyświetleniem obwodu tambowskiego. Na mapie portalu Deep State. Chciałem tylko tutaj dodać jedną rzecz. Ostatnio mówiłem o tym, że pod tym miastem znajduje się miasteczko Kotowsk, w którym jest fabryka prochu. Otóż pojawiło się na razie tak nie do końca potwierdzone doniesienie o tym, że na terenie tego przedsiębiorstwa, należącego no tutaj do przemysłu zbrojeniowego, miał spaść niezidentyfikowany dron. Nie doszło do kolejnej eksplozji, zniszczenia jakichś ważnych elementów produkcyjnych na terenie tego przedsiębiorstwa. Niemniej jednak widzimy tutaj, że jedna ze stron konfliktu nie rezygnuje z tego, aby tutaj troszeczkę wpłynąć na możliwości produkcyjne przeciwnika. Także jak widzimy, nie tylko Rosjanie działają w tym zakresie. Tak. Marek Kozubel, w podsumowaniu, Marku bardzo dziękuję za dzisiejszy raport. Ja również dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.